Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 8 Village. Moi drodzy, jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Tutaj pisaliście mi, że na dobrą sprawę mogłabym, to jest ostatnia jakby chwila, aby wrócić się do wioski. I tak się naprawdę zastanawiam, czy wracać się, czy nie. Coś tutaj jest, jakiś skarb potwierdzą, teoretycznie mogłabym to zrobić, tylko tak się zastanawiam. Niby tutaj mówiliście mi, że jakbym się wróciła pod dom Luisy, to tutaj jest dużo znajdziek, ale ja pod domem Luisy już te wszystkie znajdźki znalazłam, chyba że byłyby jakieś nowe, ale szczerze mówiąc naprawdę już mi się nie chce. Zobaczę jak to wygląda, naprawdę nie chce mi się, przysięgam. Wiecie co? Chyba sobie daruję. LT, poczekajcie, ja nigdy nie pamiętam, które to jest LT, Boże. Jestem ślepa. LT jest tu. I czekajcie, i co? LT to się zmienia plus A, tak? No dobra. Okej. Okay. I to są chyba... To są jakie? Błyskowe? Być może. Dobra, moi drodzy, nie chce mi się, przysięgam. I po ten skarb też mi się nie chce iść, potwierdza. Walić to, moi drodzy. A czy w ogóle któryś kruk by tutaj spadł, gdybym go ustrzeliła? Pytanie. Za 100 punktów. Nie, dobra. Nie będę tracić amunicji. To jest bez sensu. Okidoki, moi kochani. Czy tutaj coś jest? No jest wszystko, słuchajcie, na czerwono zaznaczone, więc... może to być coś wyżej, może to być coś niżej, równie dobrze. Też nie chcę za bardzo tracić tutaj czasu, bo już naprawdę mam wrażenie, że rozwlekam się za bardzo w tej serii. Okej. Coś jest tędy? Okej, możemy tam za chwilkę... Aha, a tu już nic więcej nie ma. No ale moi drodzy, musi tutaj coś być, bo tu mi się świeci na czerwono. O, widzę to. Mówiłam? Czy coś jeszcze? Nie. Widzicie? Jestem peniulek. Dobra, idziemy. Tu coś jest? Tu jest na niebiesko, dobra. O Jezu, nie podoba mi się to już. Już ta lokacja mi się nie podoba bardzo. Oj, i znowu są te... Nie, znowu będzie jakaś akcja. No właśnie to jest ich leże, żebyś wiedział. Obawiam się, że mi te naboje tu nie wystarczą. I teraz pytanie, czy iść na dół, czy poruszyć. Gdzie one są? Okej. Wiecie co? Tak sobie spojrzę na minę, bym chciała zobaczyć. Dwie. No jest ich tutaj dużo. Wyposaż. Gdzieś bym tu zasadziła, tak się zastanawiam. Wow. Wow, wow. Kuźwa! Ja pierdzie, no ty Franc, nie myta! To jest bez sensu.
Dawaj to. Wiecie, że zaraz tracę te naboje wszystkie, a nie tak chciałam. To jest do zwykłej amunicji, dobra. Jeszcze minę zrób, a zróbmy to, no bo co? Zaraz nie będę mieć w ogóle naboi. Tak to się skończy. Powinna wykorzystywać na dole te cholerne beczki. Denerwuję się sama na siebie. Czy oni będą tak wychodzić bez końca? Chodźcie tu. No to jest tylko jedna. Wow. Wow. Kurde. Fuck, no i co, zginę. Wiecie co? To jest bez sensu. Wow. Tylko pytanie, czy oni tu będą bez końca wychodzić, bo to jest bez sensu w sumie rzeczy. Zostało mi już 7 naboi. Myślę, że to nie chodzi o to. Oni tu moim zdaniem wychodzą bez końca. I to jest trochę lipa. W zasadzie to nie trochę jej. Chyba trzeba by było trochę rozegrać to inaczej. Według mnie. Wow. Wow. Jeszcze. Jeszcze, moi drodzy. Tutaj chyba tylko dynamitki wchodziły w grę, wiecie? Kurde, mam wrażenie, że one się naprawdę tutaj dwoją i troją. Matko Boska.
ty ciulu. Wow. Powiem wam, że ja nie wiem, czy ja dobrze robię. Już? Ja po prostu nie mam już w ogóle amunicji, powiem wam szczerze. Co ja bym tutaj mogła? Wszystko tak naprawdę, ja nie mam nic. Masakra jakaś. Tu jest dramat. Tu jest też dramat. Nie no, kicha. Kicha totalna. Niby wyczyściłam wszystko, bo jest wszystko zebrane, ale... Porażka, moi drodzy. Nie wiem, czy tu jest otwarte, czy tu jest jakiś mechanizm, który trzeba zrobić, aby to otworzyć. Mam nadzieję, że jest tak po prostu otwarte. O. No powiem wam, że można było to rozegrać lepiej. Zdecydowanie, ale kurde, ile ja straciłam na to? Mam już tylko 5 min. Tak, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apteczek, dobra. Jeszcze pamiętać trzeba o tym, że ja mam Magnuma. Przydałoby się, wiecie co? Przydałoby się ten handlarz. Mogę coś już od razu zrobić? Mogę, na szczęście. Bo te bombki mi są bardzo potrzebne. One są zajebiste, powiem wam, że na taką ilość hordy super. Słyszałam coś niedobrego. I to mi się nie podoba. No, słyszę to. No i ja tam idę, nie? Trzeba być czopem. O matko. Pokażcie to. O Jezu, oni wpierdzielają tutaj te zwłoki wiszące. Ej, idę, idę. Matko boska. Ja tam idę. Trzeba być psychiczną babą. Wreszcie nadeszły rozkazy od króla. Wycofać się. Wielce ubolewam na tym, że musimy pozostawić twierdzę graniczną tym heretykom. Jestem pewien, że gdybym tylko miał odrobinę więcej czasu, mógłbym przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę. Nie, nie powinienem tak się puszyć. To moja ciekawość wiąże mnie z tym miejscem. W okolicy jest wiele ruin, które miejscowi opisują jako wielce pradawne. Miejsce ceremonii z czterema gigantycznymi posągami. Freski naskalne wyrzeźbione w jaskiniach, kamienny cokół, który nazywają kielichem giganta. Skąd wzięli się ci ludzie, którzy to zbudowali? Dokąd odeszli? Drażni mnie, że musimy opuścić to miejsce, nie uzyskując odpowiedzi. Okej. Okay. Jest zapis. Nie wiem, czy dobrze robię, ale no cóż. Nie ma nic, nie mogę więcej. Nie mogę, boś. Lipsztyk. Gdybym chociaż spotkała tutaj handlarza, to mogłabym coś ugrać.
O nie, no Boże, kolejna jakaś taka z dupy. Weźcie, dajcie mi już spokój, bo oni na pewno tutaj wyskoczą. Bez sera to jest. Lipa. Co to za muzyka? Coś słyszę? Jezus. Jezus. O mój Boże. Oddychaj, Natalia. Oddychaj. Oddychaj bardzo. Dobra. Mam tylko te 5 min. Gdzież tu? Chyba cię powaliło. Widzisz tu? Czemu on jakby nie reaguje na tą minę? Teraz mina się przyda. Fuck. Jezu, co to było w ogóle? Fuck. Matko Boska! Boże. Już? Matko Boska, udało się. Boże, jak ja się tym stresuję, to sobie nawet nie wyobrażacie. Przysięgam. Szrików. Tak, dajcie mi to wszystko. Powiem wam, jestem z siebie dumna. Serio. Jest coś, co mogę wyrobić? Oczywiście, że nie. Matko, jest to jeszcze na czerwono, więc na bank są tu jeszcze jakieś znajdźki. Tylko gdzie? Czekaj, ta nie, no musi tutaj coś być jeszcze. Czegoś nie zebrałam. Tu coś jest? Nie. Czego jeszcze nie zebrałam? O, coś tu jest. Jezu, zobaczcie, ile tego. Ale czekajcie. Aha. O.
pięknie. Czy coś jeszcze? Nie. Boże. Bardzo ładnie, naprawdę. Okej, nie jest źle. Podoba mi się. I po tylu walkach, zobaczcie, ja nadal mam amunicję. Wow. Wiecie, ile tu tego może być? Patrzcie. Rozglądaj się dalej. O, następna. Jeszcze? Jeszcze. Tu nie widzę, żeby się coś błyszczało. Poczekaj, czekaj. Jeszcze? Nie, tyle. Ładnie. Dajcie tego lorda, no. Dałby mi jakieś dobroci, nie? Dobroci są kolejne. Mamy! Kurde, nie zauważyłam, czy tam coś jeszcze było. Co to miało być? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Okej. W porządku. Ej, ale wiecie co? My się dopiero jakby chyba teraz zbliżamy do tego skarbu. Chyba tak. Ja myślałam, że tu gdzieś... Patrzcie. Ja dopiero teraz to wzięłam, ale hicior. No dobra. I co, łódeczką? No, w porządku. Przyjęłam. No to lecimy na Szczecin. Powiem wam. Fajnie. I mamy już wszystko. Mam nadzieję, że lord ma dla mnie jakieś, wiecie, naboje. Jakieś rzeczy nowe. Którędy ja wyjdę w ogóle, tak się zastanawiam. A, wioska. No w porze. Tu nie ma nic. Kojarzę to miejsce. Czekajcie, tam się szło. Dobra, no nieważne gdzie. Chyba do tych podziemi tam pod zamkiem, tak mi się wydaje. Tędy już wychodziliśmy. Albo i nie. Tak, wychodziliśmy tędy chyba. Nie, nie wychodziliśmy. No ale powiedzmy. Dobra. Okej, moi drodzy. Myślę, że lord powinien coś tam dla nas mieć. Ja sobie to oczywiście zapiszę. To był ten zapis? Chyba tak, nie? Dobra. Wiecie co, no pod... Czy daleko jest ten dom Luizy, czy nie? Chyba niedaleko to było. Tutaj było to pole. Ja tam zerknę, bo mówiliście coś w komentarzach o domie Luizy. OMG. Fuck. Chodź tu.
Co, on się zresetował? On już uciekł? Fajnie, że on się zresetował. To ja sobie to zloaduję. Jeżeli on się zresetował, to ja to sobie zloaduję, bo to jest bez sensu, nie? No już dawno powinien paść. Dobra, wiecie co? To akurat sobie zresetuję. Wyjdź. Tak. Bo moim zdaniem on się tu zresetował. Kurde, ale mam wrażenie, że on jest mocniejszy niż poprzednim razem. Obawiam się. Dobrze by było go tutaj, ale szkoda, bo dobrze mi szło. Magnuma na pewno nie będę na niego wykorzystywała, bo to jest bez sensu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej. A to co to jest? Do Magnuma są, prawda? Mhm. A tu jest jeszcze jedna bombka, ja jej nie zauważyłam. Dobra, podłóżmy mu minę. Najpierw tak, podłożymy minę tu. Teraz weźmiemy to. Jezus Maria. On leci na mnie, wiecie o tym. No chodź tu. Matko Boska. Fuck. Gdzie on jest? Tu jest. Chodź tu. Już? Nie. On jest chyba, słuchajcie. On jest chyba... No, chciałam powiedzieć nieśmiertelny. Nie wiem, czy to miało sens pokazać to. No ja nie mogę nic wyrobić, słuchajcie. Nie wiem, czy to miało sens. Wydaje mi się, że nie. Patrzcie, ile ja amunicji straciłam. Szczerze mówiąc, nie wiem. Jeżeli tu nie będzie nic, to ja sobie to chyba daruję. Wiecie? Moim zdaniem on był zbyt potężny. Tak mnie się wydaje. Zaraz tam wejdę. Jeszcze zobaczę, czy tutaj coś jest, ale wydaje mi się, że nie. Jaki był tu sens iść?
Mówiliście mi, że tu jest z domu Lizy jest dużo znajdziek, ale ja ich nie widzę. Bo ja już te znajdki wcześniej tu zabrałam, chyba tutaj nawet coś do Magnuma było, albo w ogóle Magnum. Słuchajcie, ale wydaje mi się, że to nie było sensu za bardzo z nimi tutaj walczyć. Nie wiem, jak myślicie. Albo ja po prostu już w złe miejsce patrzę, no moim zdaniem lipa. Żeby tylko to dostać za to? Trochę taka strata amunicji. Ja sobie w ogóle, wiecie co, zapiszę po tej walce na innym slocie. Najwyżej po prostu... To jest tyle zmarnowanych naboi, że to mi się aż słabo robi. No patrzcie, nic tutaj nie ma, no widzicie, że byłam w tym miejscu. Dobra, ja to zapiszę na innym slocie, żeby po prostu nie było, że ja to zmarnowałam. Wrócę się jeszcze do Lorda, oczywiście potem też zapiszę u Lorda. I będziemy sobie kończyć na dzisiaj. Przedstawienie musi trwać? The show must go on. Nienormalne. Tędy było do Lorda, prawda? Był autozapis nawet. Dobra. Co my tu mamy, ciebie Lordzie? No mnie też. Mnie też bardzo cieszy, że wracam żywa. Nie mogę nic robić, tak? Dobra. No to pokaż, co tam masz, kotku, w środku. Zasoby. Co to ma być? To jest to, co sprzedałam. No i zobaczcie, no nie ma żadnej amunicji dla mnie. No co to w ogóle ma być? Lipa jakaś. Po prostu lipa. Leave this to me. Wiecie co, nie tak. Najpierw sobie posprzedajemy tutaj różne rzeczy. Czy jest coś, w co mogę coś włożyć? Jakiś kamyczek, teges, szmeges? Kryształowy młot? W ogóle co to jest? Matko, tego naprawdę tutaj sporo. Czekajcie. Jak to wygląda w kwestii... O. Czy z czymś się to łączy? Do połączenia. Ale to my chyba sprzedaliśmy wtedy ten naszyjnik, tak mi się wydaje. No, także wszystko musimy tak o po prostu sobie sprzedać. Sakwa hrabiego. Nie. Patrzcie, aż 9 tego mamy. Matko bosko. Dissatisfied? I believe this is a fair price. To jest co to jest? Antyczna moneta, okej. Okay. Trochę nam się tego uzbierało. Dobra. Teraz. Tu już nie mogę nic. Tutaj mogę pojemność magazynku ewentualnie. I tak, siłę ognia w snajperce, szybkostrzelność, dajesz wszystko. Jak ulepszać, to ulepszać, prawda? No i co, wszystko mamy na fulla. A to, co to jest? Usprawnia rękę i modyfikacja, by sobie znacznie zmniejsza odrzut. No słuchajcie, no to bierzemy na ludzie. Tak, chcę to od razu zmodyfikować. Jeszcze jak to wygląda w kwestii żarełka. Nie mam nic. Ukończono. No to bardzo dobrze. Obrażenia trzymam przy obronie zostały znacznie zmniejszone, chociaż ja w ogóle bloku nie używam, słuchajcie. No jest, zostało mi jedna ryba, brakuje mi jednej jedynej ryby, czajcie to i pewnie gdzieś się przeoczyłam. Trudno się mówi. Okej, okay, jeszcze raz zapiszę, zanim użyję tej ostatniej
ostatniej części ciałka naszego dzidziusia. O, tak ładnie to ujmę. Ale będziemy to kończyć. Kielich giganta. Okej. Okay. No, tak. Znajdź Heisenberga. No to może słuchajcie, my się pobawimy w kotka i myszkę w następnym odcinku. Ja Wam na dzisiaj serdecznie dziękuję. Tak sobie tu patrzę, co my tu mamy. Trochę się pozbyłam za dużo rzeczy. Dużo było takich ślepaków z mojej strony, że tak to ujmę. No dobra. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Dajcie znać, czy nie było aż tak źle. Jak na to, że jestem taką lamą w tego typu grach? To myślę, że chyba nie było tak tragicznie. Pytanie, czy ja się jeszcze odkuję z tego braku amunicji? Znaczy braku. Nie brakuje mi jakoś specjalnie, tylko obawiam się, że wiecie, mam już te wszystkie części, że będzie już coraz gorzej. No, zabiliśmy tego mini-bossa. Przed nami Heisenberg, no i chyba matka Miranda, czy jeszcze ktoś. Tego nie wiem. To się wszystko okaże. Ja Wam dziękuję i co? Do usłyszenia. Pa, pa.